Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale z serii, której nie było bardzo, bardzo dużo czasu temu, a jest to Minecraft Hardcore. Moi drodzy, powracamy, ponieważ na serwerze już troszeczkę mniej jest co robić takiego, żeby można było nagrywać, bo ja samemu mogę tam zrobić naprawdę sporo rzeczy, ale to nie będzie jakieś takie ultra ciekawe, żebym mógł to nagrać. A więc powracamy z serią Hardcore i tu będziemy rozwijać naprawdę kozackie mam tutaj plany, będzie dużo rzeczy. Jak widzicie, już prawie już mamy dom. Jest już naprawdę prawie już zrobiony. Został tylko dach, to będzie jedna z trudniejszych rzeczy. No tutaj muszę przyznać, to będzie jedna z trudniejszych rzeczy. Ale dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj potrzebujemy trochę przycisków kamiennych, ale to tylko na dekoracje. Zróbmy z wszystkiego, bo na pewno ich będziemy aż tyle potrzebować. To tylko na dekoracje, ponieważ robimy sobie tutaj. I tak, możliwe, że nagram do tego domu poradnik, ale jeszcze nie wiem. Ogólnie w środku domu, pod podłogą mamy dwie... O kurde, ej, dobra, okej, dobra, to jest turbo niebezpieczne. Ogólnie zapomniałem, że to jest hardcore i tak jak ostatnio się bardzo stresowałem, to teraz w ogóle nie zwracam uwagi na to, żeby nie zginąć. I już się przyzwyczaiłem do tego, że kurde, mam prot 4 na wszystkim. No i jest tak trochę średnio, ale tą górkę możliwe, że po prostu powiększymy. Teraz nie, bez jaj, skończyły mi się chyba przyciski, a jeszcze potrzebujemy sporo, no więc zacznę sobie przepalać. Już mamy ogólnie szyby, ale ja dzisiaj chciałbym troszeczkę oświetlić teren, no ponieważ tutaj jest, z tym jest problem, bo w nocy jest naprawdę sporo potworów. O, w ogóle zróbmy sobie ognisko, będziemy mogli sobie przepalać, nie wiem po co w sumie to zrobiłem, ale dobra, trudno. Ogólnie w tym miejscu będę chciał zrobić naprawdę, naprawdę dużo fajnych rzeczy i chciałbym, żeby to miejsce było miejscem takim, tak jak na przykład na serwerze, nie jest to jakoś tak, wiecie, te podziemia są tak zrobione, w sensie jestem z nich zadowolony, ale mogłyby być lepsze. Tak więc tutaj chciałbym, żeby wszystko było zrobione jak najlepiej, no i żebym był po prostu zadowolony z tego, co zrobiłem. No i żeby to naprawdę wyglądało fajnie, bo na tym też mi zależy. Oświetlmy sobie tutaj teren, bo tutaj naprawdę się spawnuje sporo mobów, a ja nie jestem przygotowany jeszcze na walkę, tym bardziej, że to jest hardcore i tutaj moby zadają no więcej po prostu obrażeń. Gdzieś odłożyłem kurczaka, czego zjadłem, bo tutaj bardzo szybko schodzi mi jedzenie. I to nie jest, moi drodzy, zadowalające mnie, bo no to jest kurcze niefajne, że tak szybko schodzi mi jedzenie. Okej, kurde, nie mieliśmy takiego farta, ale na szczęście mamy tą prowizoryczną farmę, więc z niej na razie będziemy sobie utrzymywać jedzenie. O, tutaj jest, no dobrze, no czas powiększyć troszkę tą farmę, tylko że one nie widzą mojej pszenicy. O kurde, teraz wiecie co bym chciał? Bym chciał po prostu sobie... Bym chciał mieć siodło, bo jednak brakuje mi płotki. Płotka była... No to była tragedia po prostu, no, ale jestem głupi. Ale tym razem, na tej serii tego nie zepsujemy, tak? W tej serii wszystko pójdzie zgodnie z moim planem, a nie... Kurde, że ciągle mi się coś psuje, tak? W tej serii wszystko będzie idealne będzie. Ja tak wam mówię, tak będzie. Dobrze, zjedzmy sobie od razu, żebyśmy mieli fulla. I słuchajcie, co możemy jeszcze zrobić? Ten odcinek nie chciałbym, żeby był długi, bo chciałbym, żeby... No, po prostu chciałbym coś wstawić na kanał, a nie tak, że coś koniecznie w tym robię odcinku. Więc też spodziewajcie się na pewno jakichś bedwarsów, bo na pewno to nagram niedługo, więc spodziewajcie się bedwarsów.
Bo będą. Teraz tak, teraz kurczaka jeszcze może. Potrzebuję jedzenie. No i ja tu będę budował naprawdę spore rzeczy, tylko najpierw potrzebujemy jakieś takie rzeczy. Najpierw tam muszę dokończyć budowę domu, później się tam przeprowadzimy i później będziemy, później sobie połowię na automatycznej łowiarce na pewno. No i wtedy będę już mógł, wtedy jak jeżeli połowię na automatycznej łowiarce, no to wtedy mam plan zdobyć na niej siodło i wtedy już będę mógł naprawdę robić fajne rzeczy i wyruszać w podróże, których no teraz nie za bardzo mogę. A więc czy ja mam wędkę? Nie mam wędki i właśnie to jest najgorsze, że ja nie mam wędki i nie stać mi na nici, więc będę po prostu musiał zrobić sobie tu jakąś wieżę patrolującą, że tak powiem, i tutaj na tej wieży będę po prostu sobie siedział i robił patrol. Ale myślę, że sam projekt w domku, no mi się podoba, dla mnie jest okej. Teraz na pewno będę potrzebował kolejną rzecz, to są mury. Mury się naprawdę przydadzą, bo no mury są potrzebne, żeby tutaj żadne niepowołani goście tu nie wchodzili. Takie jak zombiaki, creepery szczególnie, bo creeperów się najbardziej boję. Creepery to jest no... Mam często z nimi nieprzyjemne spotkania. No więc po prostu creeperów trzeba się pozbyć i... No i co, moi drodzy, no... Nie będę tutaj jakiegoś, ten odcinek nie będę oszukiwał, może nie był ciekawy, może nie był długi, ale jednak był, żeby coś wstawić, spokojnie. Będą odcinki jeszcze bardziej regularnie, bo teraz jak wstawiałem naprawdę często, jak na mnie często, no to wtedy troszeczkę... Potrzebuję jakiegoś czasu, w którym będę po prostu troszeczkę mniej nagrywał, troszeczkę takiego odpoczynku od nagrywania, ale spokojnie, to nie znaczy, że kanał jakby, że nie będzie już odcinków więcej, bo będą i to dużo. A ja dziękuję wam za oglądanie, moi drodzy, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, jeżeli możecie, jeżeli film wam się spodobał i pamiętajcie, że wbijamy 100 subów, więc każdy sub mile widziany i za każdy bardzo, bardzo dziękuję. No i ja was żegnam, czekajcie na kolejne odcinki z Hardcora. Cześć!